Witam! Przedstawiam chyba teraz jeden z najpopularniejszych rowerów XC w naszym kraju, czyli Specialized Diesel w kolorze Gloss Maroon Ice Papaya w rozmiarze L. Ta niebywała popularność, jak łatwo można się domyśleć, wynika z niesamowicie niskiej ceny, za jaką można było go kupić. Normalnie ta wersja kosztuje ponad 6000 zł, ale już poza granicami naszego kraju można było go dostać prawie za połowę tej ceny. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. W tej kwocie SPED zapewnia najtańszy 12-biegowy napęd SRAMA, czyli SX ze słabym sprzęgłem i korbą, która nawet nie jest w systemie DAB. Najprostsze hamulce SRAM Level T, natomiast części takie jak chwyty, kierownica, mostek, zacisk, sztyca, siodełko, opony i koła są produktami od Specialized. Za amortyzację odpowiada RockShox Judy Silver, na szczęście ze sprężyną powietrzną. Ale najważniejszą częścią, dla której warto kupić ten rower, to oczywiście rama, która jest jedną z najlżejszych aluminiowych konstrukcji na rynku. Posiada mocowanie koła w systemie Boost, waży około 1500 g w zależności od rozmiaru, ma bardzo prosty w obsłudze system wewnętrznego prowadzenia pancerzy oraz najlepszą opcję, czyli wkręcany suport. Diesel w seryjnej specyfikacji waży prawie 13 kg, a ja pokażę, jak zrzucić z niego 2 kg, wkładając mniej niż 2000 zł. Najważniejszymi modyfikacjami, które odczuje chyba każdy, jest zmiana kół i opon. W tym przypadku zamontowałem używany zestaw DTX 1700 z systemem Ratchet, super lekkie opony CST Jackrabbit 2 Pro i chińskie dętki TPU. Kolejną zmianą był amortyzator RockShox Reba, który pracuje o niebo lepiej niż Judy, jest sztywniejszy, lżejszy i ma więcej regulacji. Zmianie uległ również napęd. Teraz to miks grup Shimano SLX XT z tanimi, ale całkiem dobrymi pedałami platformowymi Fink Rider. Inny jest również kokpit, składający się z mostka Kelisa, kierownicy Pro-LT Highrise i chwytów Ergona. Do kompletu zamontowałem też wygodne siodełko SMC, a z ciekawostek dodam, że w Chiselu można też śmiało zamontować regulowaną sztycę. Do zatrzymania tego bolidu służą mające najlepszy stosunek jakości do ceny hamulce Shimano SLX 7100 i w tej konfiguracji rower waży niecałe 11 kg, a jego koszt po sprzedaniu starych części wyniósł mniej niż 5000 zł. Oczywiście, jeśli masz mniejszy budżet, to moim zdaniem priorytetem są koła, amortyzator i część napędu. Jeśli jednak nie masz takich ograniczeń, to warto dołożyć do sztywniejszego i lżejszego SIDA, lepszych opon, zainwestować w porządne karbonowe koła i kierownicę. Dzięki czemu Chisel może przekroczyć magiczną granicę 10 kg, przez co niełatwo znaleźć mu godną konkurencję, chociaż mam już coś na oku. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!